kochani, witam się z wami dzisiaj w niedokończonym makijażu. To może oznaczać tylko jedno. W końcu zaczynamy testowanie. Mamy dzisiaj do przetestowania płynne rozświetlacze Jeffree Star, ale zanim do tego przejdziemy, to pamiętajcie pewnie, jak wspominałam we vlogu, że w każdym filmie będziemy sobie czytać wasze komentarze i od tego dzisiaj zaczynamy. Marta Karta pisze: myślałaś kiedyś o dreadach? Bardzo by ci pasowały do tego koloru i w ogóle do ciebie. Miałam kiedyś dready, co prawda nie na całej głowie, tylko pod spodem. Miałam je dość krótko. Pamiętam, że jeszcze kiedy przyjechałam do Anglii miałam, troszkę mi przeszkadzało, męczyło mnie to, że kolor odrostów był inny. Ja wtedy miałam fioletowe, doczepione te dready, syntetyczne, no i połączone z moimi włosami fioletowymi. Jakoś do końca mi to nie pasowało. I nie ścięłam włosów, po prostu powoli wszystko wyczesałam. I część druga pytania: i czemu zmieniłaś kotu imię na gruby? Nie zmieniłam imienia mojemu kociakowi. Jak wiecie, mam dwa koty. Kotka nazywa się Narnia, kocur nazywa się Niedźwiedź. No i Niedźwiedź po prostu ma taką ksywkę Gruby. I czasami mówimy do niego Niedźwiedź, czasami mówimy do niego Gruby, bo po prostu jest gruby. Nie jest gruby, po prostu jest ogromny, różni się oczywiście bardzo od Narni. Stąd też po prostu mówimy czasami do niego gruby, a na Narnię mówimy czasami mała. I tak to wygląda. Odi pisze: ciemnozielona kanapa, jestem na tak, muszę to zobaczyć. Kanapy jeszcze nie kupiliśmy, ale oczywiście wszystko w planach. Mamy ze sobą dwa komentarze, możemy przejść do testowania. Jeśli chodzi o tło, to na razie tak to będzie się prezentować. Wydaje mi się, że jest tak znośnie, chociaż trochę. Jeśli oczywiście wydaje wam się, że jestem spuchnięta, tak, jestem spuchnięta już cały tydzień, troszkę mnie boli, skończyły mi się leki przeciwbólowe, ani niestety po prostu, ale nagrywamy. Tak, mówiłam wam, zajmiemy się dzisiaj testowaniem, powiedzmy testowaniem płynnych rozświetlaczy Jeffree Star. Zamówiłam sobie dwa rozświetlacze ze strony Beauty Buy. Na Beauty Buy macie dostępne kosmetyki Jeffree Star, tam jest dostępne praktycznie wszystko. Cena 20 funtów, nie wiem jak to przekłada się na dolary, chyba kosztuje $25 z tego co kojarzę. Mamy tutaj 30 ml produktu, czyli powiedzmy taka standardowa pojemność podkładu, biorąc na przykład tutaj podkład, który mam aktualnie na twarzy, Super Stay z Maybelline. Wymieszałam dwa odcienie 03 i 10, True Ivor i Ivory. I te podkłady mają 30 ml, czyli jak na płynny rozświetlacz, według mnie to jest bardzo dużo. Tak, przygotowałam sobie tutaj ściągę, żeby niczego wam nie pominąć. To są takie, wiecie, podstawowe informacje o produkcie. Jeśli mnie znacie na tyle dobrze, to wiecie, że ja nie lubię złotych rozświetlaczy i nie lubię drobinek w rozświetlaczach, więc dzisiaj może wyjść różnie. Ponieważ zamówiłam sobie odcień Canary Blink, który jest takim lekko złotym odcieniem, takim cieplejszym odcieniem z drobinkami różowymi. A Frostbite jest takim odcieniem i to chyba był jedyny odcień opisany na stronie, już wam czytam jak on jest opisany. Icy White, czyli taki lodowato-biały z odbiciem białej perły. Czyli może być różnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiecie, dlaczego zamówiłam te dwa odcienie? Bo pomyślałam, że mogę je sobie mieszać razem i stworzyć taki odcień pośredni. Jeszcze z takich podstawowych informacji, to musicie wiedzieć tyle, podejrzewam, że większość z was wie, że Jeffree Star Cosmetics ma produkty wegańskie i nie testuje na zwierzętach. To się ceni, to się po prostu ceni. I przechodzimy do rzeczy. Mamy dostępnych 8 odcieni, już wam czytam, jakie to są odcienie. Frostbite, który ja mam, i Canary Blink, który oczywiście też mam. Mamy też Frozen Peach, Chill Zone, Goddess, Ice Queen, Heatwave i Crown Jewelry. 8 odcieni, wydaje mi się, że to dość duży wybór, jeśli chodzi o rozświetlacze. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dziewczyny, takie bladziochy, chociaż ja do bladziochów już ostatnio nie należę, troszkę się opaliłam. No i oczywiście ciemnoskóre osoby również znajdą coś dla siebie. Na stronie mamy również napisane, że te rozświetlacze mogą być używane do twarzy, do oczu i do ciała. Porównywalne ostatnio były bodajże do Beauty Lava, nie pamiętam czy dokładnie tak się to nazywa, do tego rozświetlacza Rihanny. Ale wiecie, ludzie zawsze znajdą coś, do czego coś można porównać. Ogólnie wydaje mi się, że nie ma czegoś na rynku, czego jeszcze nie wymyślono. Także nie ma sensu mówienie, że ktoś się czymś inspiruje, bo
na przykład każdy może wypuścić eyeliner i to nie ma sensu mówić, że ktoś już wcześniej to miał. Tak samo wydaje mi się, że jest z rozświetlaczami. Buteleczki bardzo ładne. Nie wiem, czy to jest plastik, czy to jest szkło, ciężko powiedzieć. Ale wyglądają bardzo ładnie. Chociaż, tak wiecie, nie jestem przekonana co do tego różowego koloru. Wiem, że to jest ogólnie taka szata graficzna i płynnych matowych pomadek. Również tutaj macie różowe, to jest odcień, który mam na ustach, manekin. No ale tak, powiedziałabym, że średnio to wygląda. Widziałabym to bardziej może w rose gold, po prostu lubię rose gold. I nałożymy sobie dzisiaj na twarz odcień Canary Blink, a dlatego brałam sobie sukienkę z odkrytymi ramionami, żeby nałożyć oczywiście Frostbite. Zrobimy sobie swatche. Ja wczoraj swatche robiłam na ręce Gosi, bo ona ma bardzo ładną opaleniznę i chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Robiłyśmy te swatche w ogrodzie, także zobaczymy, czy to wstawię, czy to tutaj wyszło, ale co? Pewnie macie już dość mojego gadania, także zbliżam się do Was i przechodzimy do aplikacji. Takie zbliżenie będzie chyba wystarczające. I tak, na twarzy mam tylko i wyłącznie podkład, pod oczami korektor Collection w odcieniu Lemon bodajże. Tak, to jest ten odcień korekcyjny, bardzo lubię go ostatnio używać. Znowu do niego wróciłam na przemianę z Makeup Revolution. Brwi umalowałam kredką, która jest przeznaczona jako kredka na linię wodną, ale bardzo podoba mi się na brwiach. Jak widzicie, zebrał mi się korektor, ale nie chciałam nawet pudrować tutaj tego obszaru pod okiem, żeby w razie czego, wiecie, nic się tutaj nie przesunęło i żeby później nie było problemu z blendowaniem. Chociaż wydaje mi się, że delikatnie można również nakładać ten rozświetlacz na przypudrowaną twarz, także sięgam po gąbeczkę, której używałam do nakładania podkładu. Przechodzimy do Canary Blink, wstrząsnę w razie czego, żeby wszystko się wymieszało. I tutaj zobaczcie, jak się otwiera, przekręcamy, wychodzi nam do góry. Musimy oczywiście napompować, widziałam, że Jeffrey robił to na 3 razy, także bierzemy sobie na 3 razy. I zrobię Wam swatcha, najpierw tego odcienia. Wszystko będziecie pewnie widziały inne swatche, które również porobiłam. To jest bardzo ładne złoto i faktycznie widać dużo drobinek, ale z daleka, tak jak widzicie, widać tafle. Bardzo ładne. Jeśli przeszkadza Wam to, że teraz to robię na tatuażu, to tak, zaraz będziecie miały pewnie inne swatche. Także ten odcień wyląduje zaraz na twarzy. Jeszcze Wam go bardziej rozetrę, żebyście mogli zobaczyć. Po roztarciu widać również ten blask. Widzicie taki zdrowy blask, ale z bliska już widać bardziej te drobinki. Na dłoni chyba tego nie zobaczycie. Teraz odcień Frostbite. Taki jaśniutki, delikatnie. I cały rozblendujmy. No, przepiękny efekt metaliczno, taki lustrzany, bardzo ładny. Ale czy ten Frostbite, on chyba teraz będzie dla mnie za jasny. Co jest dziwne, że coś może być dla mnie za jasny, ale tak jak mówiłam, trochę się opaliłam. Także biorę odcień Canary Blink. Wiecie co, mam oczywiście taki... Mam problem z nabraniem tego, jeśli nie jest dokręcony aplikator do samego środka. Wydaje mi się, że wiecie, opakowanie powinno być całe zapełnione i wygląda jakby było całe zapełnione, ale jeśli nie dokręcicie tego do końca, to ciężko nabrać ten produkt. Klikam, klikam, klikam. I chyba mam już pełen aplikator. Nie, chyba że wzięłam już teraz tego za dużo. I nie mogę nabrać produktu. Powiem Wam, że ciężko jakoś się nabiera, w tym być po prostu z Wami szczera. Ciężko nabrać ten produkt na tą pipetę. No i patrzcie, nic nie leci. Jeszcze raz, żebyście mogli to zobaczyć. Zakręcam, żeby nie było. Raz, dwa, trzy. Odkręcam i pewnie teraz pójdzie. O, i teraz widzicie, ale poszła tylko jedna pompeczka, wydaje mi się, że to nam wystarczy na twarz, ale coś chyba jest nie tak. Nie chciałabym, widziałam dużo recenzji i oczywiście recenzje i pozytywne i negatywne, że ludzie nakładają to prosto na twarz, ja bym tego nie chciała, więc od razu biorę
drugą stroną gąbki, nałoży się tak równomiernie na gąbkę. W ten sposób i dopiero na twarz. O. I w ten sposób nie zrobimy sobie żadnego rozwarstwienia, żadnej dziury. Wiecie, że ja za płynnymi rozświetlaczami nie przepadam. Mam kilka, które lubię, ale rzadko ich używam. Bardziej wolę mieszać je z podkładem, ale ładnie. I kiedyś zraziłam się, bo robiłam test płynnego rozświetlacza z Makeup Revolution Unicorn Elixir, z tego co pamiętam, bardzo fajny odcień. I on porobił mi okropne przerwy, dziury, rozwarstwił podkład. Używałam go mokrą gąbeczką i suchą i było tak samo, ciężko było go po prostu nałożyć. I ktoś mnie wtedy tam pojechał, wydaje mi się, że to trafiło do spamu, że płynnych rozświetlaczy nie nakłada się gąbeczką. Jak to się nie nakłada gąbeczką? Więc co, wszyscy robią błąd, że nakładają rozświetlacz gąbeczką? Nie rozumiem tego, ale okej. No ładnie, powiem wam, że blendowanie bez problemu. Wydaje mi się, że to dlatego, że rozprowadziłam to na gąbce. Bardzo ładnie i z daleka nie widać drobinek, prawda? W tym świetle drobinek nie widzę, zaraz was zbliżę, ale wezmę, włączę lampę. Widać? O, tak, teraz widzę drobinki. Wy tego nie widzicie. Ale wow! Nie są takie wielkie drobinki brokatu. To jest chyba coś, co mogę znieść, tak mi się wydaje, ale nałóżmy najpierw. Teraz się muszę namęczyć z wydobyciem. No halo, no co jest? Wiecie co? Wkurza mnie to już. Może nie dokręcać. No tego produktu jest naprawdę dużo. Nie wiem, co jest grane. Dobra. Nałożymy to tak. Ponoć ten rozświetlacz ma być taki zastygający, zaraz się o tym przekonamy. Druga strona. Na tej stronie chyba zazwyczaj miałam problem z rozświetlaczami, nie wiem dlaczego. Tak na marginesie dodam, że jeszcze wychodzę na zakupy. Umówiłam się z moją Gosią, także nie byłoby fajnie, jakbym poszła z czymś nieciekawym na twarzy dzisiaj. Zostawimy to do zastygnięcia. Bardzo ładnie się to rozblendowało, ale tutaj widzę, że dotknęłam bardziej mokrą częścią gąbeczki i zrobiłam sobie tutaj taką lukę w podkładzie troszkę. Nałożymy sobie troszkę na czoło. No ładnie to wygląda, ale dołóżmy jeszcze troszkę. To może być błąd, ale wiecie co, no testujemy, zobaczmy jaka forma aplikacji, jaki sposób aplikacji byłby najlepszy. A i od razu tak chciałabym uprzedzić, że nie nakładałam pędzlem, ja po prostu nigdy nie robiłam tego pędzlem, więc dla mnie to jest normalne, że używam gąbeczki. Dołóżmy sobie jeszcze troszkę. O, teraz chyba będzie moc. Tak, i teraz widać rozświetlacz jeszcze bardziej. Po prostu można go sobie zbudować bez problemu, widzę. Dobra, wiecie co? Przypudruję sobie twarz, nałożę bronzer, przypudruję również powieki, wytuszuję rzęsy. Nie zamierzam dzisiaj robić makijażu oczu, ale myślałam, żeby nałożyć jeszcze rozświetlacz w kąciki oczu, także zaraz do was wracam. Dobra kochani, makijaż twarzy i oczu skończony, wykonturowałam się paletką z Kobo, już ją wam pokażę. Kilka razy o niej wspominałam, ale ktoś może jeszcze o niej nie wiedzieć. To jest ta paletka, z której lubię nawet róży używać i widzicie, to jest ten odcień, jasny brązik, bardzo ładny, łatwo się rozciera. Co jeszcze zrobiłam? Aha, nałożyłam Frostbite w kąciki, wytuszowałam rzęsy Kobo Fabulous Mascara czarną i tak to wygląda. Włóżmy sobie jeszcze coś na ramiona i zastanawiam się, czy nie zrobić tego pędzlem, czy nie byłoby łatwiej.
Okej, spróbujmy, co? Może taki pędzel bym sobie wzięła. Chciałabym Wam jeszcze pokazać, mam czystą rękę. Te rozświetlacze niby są zastygające, jednak to nie jest taki mur beton, mi się wydaje, bo jak widzicie, wezmę, przetrę sobie po ręce i mam wszystko tutaj. Tak, to miało sporo czasu, żeby zastygnąć, żeby się nie ruszyć, ale to są drobinki, więc wydaje mi się, że jeśli potrzemy cokolwiek z drobinkami, to po prostu będzie się przenosić. Także nakładając to, nie wiem, na całe ciało, może do sesji to miałoby sens, tak miejscowo na ramiona czy na dekolt też miałoby sens, ale na przykład nałożenie na całe ręce, gdzieś się później otrzeć o kogoś, no chyba nie chcemy komuś robić takich niespodzianek i zostawiać po sobie na jakimś troszkę rozświetlacza. Bierzemy odcień Frostbite, o, i on się nałożył szybciej. Wiecie co, wydaje mi się, że problem z nakładaniem, z pobieraniem tego produktu w ten aplikator jest taki, że on jest po prostu gęsty. Także nie ma opcji, żeby te produkty były puste, bo ważą, są ciężkie, zresztą kiedy otwieramy, odkręcamy, widzimy, że słoiczek jest pełny. To jest po prostu taka gęsta formuła. Bierzemy, widzicie moje opalone ramionczko i to jest ten jeden raz, co poszłam leżeć na ogród. Pięknie to wygląda, co? Już resztką tym, co mam na pędzlu, przyjadę sobie po dekolcie. Tak, ale zdecydowanie w tym odcieniu widać dużo więcej drobinek, są one bardziej widoczne, także no wydaje mi się, że jednak bardziej skuszę się na ten odcień Canary Blink i na tą stronę nałożymy sobie tym samym pędzlem, ale go troszkę wytrę. Tak, ten odcień mi się bardzo podoba. Podoba mi się ta różowa poświata, te różowe drobinki. W ogóle bardzo podoba mi się rozświetlacz na tatuażach, nie wiem, czy macie takie samo zdanie jak ja, ale to wygląda obłędnie. Szczególnie moje takie ciemne tatuaże na ręce. Czy on w ogóle pachnie, ten rozświetlacz? Nawet go nie wąchałam, to nie wiem. Pachnie tak kosmetycznie, nic specjalnego, żadnych zapachów takich aromatycznych nie ma w sobie. No. I tak to wygląda. Tutaj macie Frostbite. A tutaj Canary Blink. Wow, czuję się... Świetnie to wygląda, naprawdę. Podoba mi się. Pani, wstałam do ring lighta, żeby Wam to może bardziej w takim sztucznym świetle pokazać. Zróbmy zbliżenie, chociaż nie wiem, czy to będzie widoczne. Tak prezentuje się rozświetlacz. Światło mi się zmienia, bo coś pochmurno się na dworze robi, ale tak, tak prezentują się te dwa rozświetlacze. Tutaj macie Frostbite, jak mówiłam, tutaj macie Canary Blink i z daleka Frostbite wygląda, jakby nie miał sobie drobinek, ale tutaj bardziej taki rozblendowany na ciele pokazuje te drobinki, ale muszę przyznać, że jako właśnie rozświetlacz do ciała, kiedy wychodzicie na wieczór i chcecie, wiecie, mieć tutaj taki glow na dekolcie, na ramionach, to naprawdę wygląda przepięknie i ogólnie na twarzy wygląda również bosko. I tak, jeśli chodzi o same produkty, to myślałam, wiecie, ja zamówiłam je z myślą, bo to jest Jeffree Serum. Ja w ogóle jestem tak zafascynowana marką kosmetyczną, którą stworzył Jeffree i jego osobą, że po prostu, no nie mogę, po prostu musiałam zamówić te płynne rozświetlacze. I później nawet jak zobaczyłam, że one mają w sobie glitter, to tak, no może to jednak nie będzie to, co ja lubię. Ale ostatecznie muszę przyznać, że mi się bardzo to podoba. Pierwsza warstwa na twarzy, którą nałożyłam, wydaje mi się być nawet takim stopniem rozświetlacza takim dziennym. Wiecie, nie nałożyłabym go na przykład do pracy przy sztucznych lampach, ten brokat na pewno będzie widoczny, ale na taki zwykły dzień, jaki jest dzisiaj i nawet jeśli bym sobie go dobudowała, to spokojnie można to nosić. Zależy jeszcze
co wy akceptujecie jako taką formę rozświetlenia dziennego. Wiecie, wszystko zależy od naszego upodobania, co nam się po prostu podoba, w czym my się czujemy dobrze, jaki stopień rozświetlenia, jaką formę rozświetlenia lubimy. Ale wygląda to naprawdę dobrze, jestem zadowolona, na pewno jeszcze nie raz zobaczycie te produkty u mnie w akcji i następnym razem, nie wiem, może w jakimś teście innych kosmetyków zrobimy sobie jeszcze raz ten test tych płynnych rozświetlaczy i zmieszamy sobie te dwa kolory razem, żeby stworzyć coś takiego, wiecie, pośredniego, bo właśnie taki był mój zamysł je zamawiając. I ostatnia rzecz, którą muszę dodać, najbardziej podoba mi się to, że nic mi się tutaj nie rozwarstwiło. Z płynnymi rozświetlaczami właśnie nie miałam zbyt dobrej historii, kilka lubiłam, ale tak jak wam wspominałam, tylko do mieszania podkładów, także jestem naprawdę zadowolona, świetna formuła, troszkę wkurzająca forma jednak aplikacji, bo trzeba się namęczyć, żeby go pobrać, chyba że ja jeszcze, wiecie, nie rozkminiłam tego, jak to robić w odpowiedni sposób, ale tak, jestem zakochana i nie wiem, czy widzieliście najnowszy film, który dodał Jeffrey, Michelle, tak, robił mu make-up, no i tak, Jeffrey potwierdził, że będą korektory i się już nie mogę doczekać. Tak, jeśli jesteście fankami rozświetlaczy, macie po prostu hopla na punkcie rozświetlaczy, to na pewno tych produktów nie może zabraknąć w waszej kolekcji. Ja się patrzę w podgląd, bo nie mogę się napatrzeć, jak to pięknie wygląda na ramionach. Jeśli nie boicie się brokatu, takich małych drobinek na twarzy, tak naprawdę to nie są jakieś mega chamskie drobiny brokatu, to są takie drobniutkie, drobniutkie iskierki. To myślę, że będziecie zadowolone i śmiało możecie kupić. Bardziej polecałabym wam ten odcień, chociaż wydaje mi się, że Frozen Peach jest takim najbardziej rozchwytywanym odcieniem, ale ten dla nas Polek, jeśli macie podobną karnację do mojej, to na pewno Canary Bling wam się sprawdzi najbardziej. Dobra kochani, mam nadzieję, że wyczerpałam temat wystarczająco. Jeśli nie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, czegoś, o czym nie wspomniałam, pytajcie w komentarzach. Dajcie znać, czy sami zamówiliście już ten rozświetlacz, czy się może po tym filmie zdecydowaliście. Oczywiście również dajcie znać, co chcecie zobaczyć. I na dzisiaj to tyle. Dzięki kochani za oglądanie. Bardzo się cieszę, że w końcu mogłam usiąść i przetestować coś nowego, bo ostatnie filmy były taką formą jedynie vlogów ze względu na moją przeprowadzkę, ale wracam, co prawda internetu jeszcze tutaj nie mam, ale będę nagrywać. Także widzimy się w następnym filmie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, buziaki, pa pa!